Mamy tu dowolny trójkąt ABC i chciałbym w tym filmie przyjrzeć się środkom poszczególnych boków tego trójkąta. Tu mamy środek boku BC, niech nazywa się D, nazwijmy środek tego boku E, a środek tego boku niech nazywa się F. Ponieważ są to punkty środkowe boków, to wiemy, że odcinek BD równy jest odcinkowi DC. Ten odcinek równy jest temu. Wiemy, że AE równy jest EC. Ten odcinek równy jest temu. I wiemy, że AF równa się FB. Ta długość równa jest tej długości. I zamiast rysować środkowe od wierzchołka do środka przeciwległego boku, chcę połączyć te punkty i zobaczyć, co się stanie. Mamy trzy punkty. Jeżeli połączymy trzy niewspółliniowe punkty, to otrzymamy trójkąt. Trójkąt, który powstał z połączenia środków boków większego trójkąta. Taki układ trójkątów już sam w sobie fajnie wygląda, ale zobaczymy w tym wideo, że trójkąt powstały z połączenia środków boków trójkąta ma bardzo ciekawe własności. Przekonamy się zaraz, że podzielenie dowolnego trójkąta w ten sposób tworzy cztery mniejsze, przystające trójkąty. Wszystkie te cztery trójkąty są identyczne, czyli przystające, i są one podobne do dużego trójkąta. Jeżeli są przystające, to każdy z nich ma pole powierzchni równe 1 czwartej pola powierzchni dużego trójkąta. No to udowodnijmy to wszystko po kolei. Najpierw przyjrzyjmy się trójkątowi CDE. Wygląda na podobny do dużego trójkąta, do trójkąta CBA, ale przekonajmy się o tym na 100%. Na pewno obydwa te trójkąty mają ten wspólny kąt. Jest to kąt dużego trójkąta CBA i jest to również kąt małego trójkąta CDE. To jest ich wspólny kąt. Zastanówmy się teraz nad stosunkami długości boków tych trójkątów. Wiemy, że długość CD w stosunku do CB wynosi 1 do 2, bo punkt D leży w połowie długości całego boku. I taki sam jest stosunek długości CE do długości CA. CE to dokładnie połowa długości CA, bo E leży w połowie boku. Jedna druga równa się CE do CA. Czyli mamy wspólny dla tych dwóch trójkątów kąt. Te kąty w obydwu trójkątach są przystające i stosunki długości dwóch odpowiadających sobie boków, będących ramionami tych kątów, są równe. CD do CB równa się jedna druga i CE do CA też równa się jedna druga. I kąty. Pomiędzy tymi bokami dla obydwu trójkątów są przystające. W takim razie, na podstawie cech trójkątów podobnych, ta cecha czasami nazywana jest trzecią cechą podobieństwa trójkątów, albo cechą BKB, bok, kąt, bok, brzmi ona dokładnie tak. Jeżeli stosunki boków jednego trójkąta do odpowiednich boków drugiego trójkąta są równe oraz kąty zawarte między tymi bokami są przystające, czyli ich miary są równe, to trójkąty te są podobne. Czyli na podstawie cechy podobieństwa trójkątów potocznie nazywanej BKB, wiemy, że trójkąt CDE jest podobny do trójkąta CBA i z tego podobieństwa możemy wyciągnąć ciekawe wnioski. Ponieważ wiemy, że stosunek długości tego boku mniejszego trójkąta leżącego naprzeciwko wierzchołka C do tego boku większego trójkąta również leżącego naprzeciw wierzchołka C, Również wynosi 1 druga, bo stosunki każdej pary odpowiednich boków są równe i wynoszą w tym przypadku 1 druga. Czyli DE to połowa długości AB, a połowa długości AB to długość AF. Czyli długość tego odcinka jest taka sama jak długość odcinka AF i jak długość odcinka FB. Jest tak, ponieważ te dwa trójkąty są podobne. Z tego podobieństwa wynika, że długość DE w stosunku do długości BA. Równa się 1 do 2. Zastanówmy się teraz nad tym górnym trójkątem, trójkątem BDF. Porównajmy, tak jak poprzednio, trójkąt BDF do dużego trójkąta. Obydwa mają ten sam kąt przy wierzchołku B. Ten kąt jest ich wspólnym kątem. Inaczej mówiąc, kąt ABC jest przystający do kąta FBD. W takim razie możemy przeprowadzić to samo rozumowanie. Jeżeli przyjrzymy się temu rysunkowi, to widać, że stosunek długości BF. Do długości BA jest równy 1 druga. Jest to również stosunek długości BD do długości BC. Stosunek tego boku do tego boku jest równy stosunkowi tego boku do tego boku i równy jest 1 druga, ponieważ D leży w środku odcinka BC, a F leży w środku odcinka BA. I znów mamy równość stosunków długości odpowiednich boków w obydwu trójkątach. I taki sam kąt pomiędzy tymi bokami w każdym z tych trójkątów. Znowu, na podstawie reguły podobieństwa trójkątów, zwanej potocznie BKB, wiemy, że trójkąt DBF jest podobny do trójkąta CBA. I jeszcze raz użyjemy dokładnie tego samego argumentu, co poprzednio dla trójkąta CDE. Jeżeli są to trójkąty podobne, to stosunki długości odpowiednich boków muszą być równe wynoszą one jedna druga. Czyli długość tego odcinka FD w stosunku do długości tego odcinka AC wynosi 1 druga. FD jest połową długości odcinka AC, a połowa długości odcinka AC to długość AE. Czyli FD jest równe AE. I chyba widzicie już dokąd zmierzamy. Możemy też na podstawie podobieństwa tych trójkątów powiedzieć również, że wszystkie odpowiadające sobie kąty są w tych trójkątach przystające. Duży trójkąt ma ten żółty kąt przy wierzchołku C, i również taki sam kąt mamy przy wierzchołku D dla małego trójkąta. Ten trójkąt DCE również podobny jest do dużego trójkąta, czego dowiedliśmy przed chwilą dla pierwszego małego trójkąta, czyli będzie miał kąt przy wierzchołku D taki sam jak duży trójkąt przy wierzchołku B. Teraz zajmiemy się trzecim małym trójkątem. Podejrzewacie pewnie, co zrobimy. Możecie zatrzymać ten film i zrobić to samodzielnie. Widzimy, że stosunek długości AF do długości AB jest równy stosunkowi długości AE do długości AC i jest równy jedna druga. Mamy dwa odpowiadające sobie boki, których długości w mniejszym trójkącie w stosunku do długości w większym trójkącie pozostają do siebie jak 1 do 2. I pomiędzy tymi bokami trójkąty mają wspólny kąt, czyli na podstawie BKB powtarzamy to już któryś raz, zaraz będziemy znali całą procedurę na pamięć na podstawie BKB trójkąt EFA jest podobny do trójkąta CBA. W takim razie stosunki długości wszystkich odpowiadających sobie boków w obydwu trójkątach muszą również wynosić jedna druga czyli stosunek długości FE do długości BC. Również wynosi jedna druga. Albo inaczej, Fe to połowa długości BC, czyli jest to długość BD. Fe równe jest BD. I możemy też powiedzieć, że jeżeli wszystkie trzy trójkąty są podobne do dużego trójkąta, to muszą również być podobne do siebie nawzajem. A jeżeli są podobne, to mają równe odpowiednie kąty. Jeżeli duży trójkąt ma tutaj ten żółty kąt. To wszystkie te trzy trójkąty również muszą mieć taki sam kąt w tym samym miejscu. Tutaj również musi być taki sam kąt. Duży trójkąt ma tutaj kąt zaznaczony na niebiesko, czyli w każdym innym trójkącie przy wierzchołku odpowiadającym temu również musi być taki sam kąt. We wszystkich trójkątach, o których wiemy, że są podobne, tak samo ten ostatni kąt również ma taką samą miarę jak kąt przy wierzchołku B. Porównajmy teraz te trzy małe trójkąty. Udowodniliśmy, że wszystkie one mają dokładnie takie same boki. Bok zaznaczony pojedynczo, bok zaznaczony podwójnie i bok zaznaczony potrójnie. Jedna kreska, dwie kreski, trzy kreski. Jedna, dwie, trzy. I te same trzy boki ma ten wewnętrzny czwarty trójkąt. W takim razie, na podstawie reguły przystawania trójkątów bok, 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 możemy powiedzieć, że trójkąt CDE jest przystający do trójkąta DBF. Zapisałem te trójkąty w tej samej kolejności wierzchołków: żółty, fioletowy, niebieski, żółty, fioletowy, niebieski. I do nich przystający jest również trójkąt EFA, i do nich przystający jest również trójkąt wewnętrzny. Upewnijmy się tylko, że kolejność wierzchołków w zapisie jest taka sama. Żeby to zrobić, przyjrzyjmy się kątom tego trójkąta. Ciekawa rzecz tu się pojawia. Wiemy, że suma miar kątów wewnętrznych każdego trójkąta wynosi 180 stopni. Czyli wiemy, że kąt fioletowy plus kąt niebieski plus kąt żółty dają w sumie 180 stopni. Przy punkcie D na prostej BC mamy kąt żółty i kąt fioletowy. I na pewno z tym trzecim kątem FDE dają one w sumie 180 stopni. Czyli ten trzeci musi być kątem niebieskim. To samo przy punkcie E na boku AC. Albo na prostej AC. Kąt żółty i kąt niebieski. W środku musi być kąt fioletowy. W sumie dają 180 stopni. I przy punkcie F kąt fioletowy, kąt niebieski i między nimi musi leżeć kąt żółty. Tu zapisaliśmy przystawanie małych trójkątów w kolejności wierzchołków albo w kolejności kątów C, D, E, czyli. Żółty, fioletowy, niebieski. W czwartym trójkącie zrobimy to samo. Żółty, fioletowy, niebieski, czyli trójkąt FDE. Do tych trzech przystający jest również trójkąt FDE. Ciekawe zjawisko, prawda? Właśnie pokazaliśmy, że wszystkie cztery trójkąty ten, ten, ten i ten są przystające. I również, że stosunki odpowiednich boków każdego z nich do boków dużego trójkąta ABC wynoszą jedna druga. Przyjrzeliśmy się również kątom. Wszystkie te trójkąty mają odpowiednio takie same kąty. Na przykład ten kąt to ten sam kąt co ten, żółty. I w takim razie, jeżeli powiemy, że prosta BC przecina proste FD i AC, to jest oczywiste, że proste te są równoległe, bo te dwa żółte kąty to kąty odpowiadające. Jeżeli mają równe miary, to te proste są równoległe. AC jest równoległe do FD to samo dla boku FE. Kąty odpowiadające, ten i ten, czyli FE jest równoległe do BC. I ta sama argumentacja po raz trzeci, prosta DE i prosta BA, ten niebieski i ten niebieski, to kąty odpowiadające mają te same miary, czyli DE musi być równoległe do BA. I jest to jeszcze jedna ciekawa własność trójkąta powstałego przez połączenie środków boków. Wszystkie te własności pojawiły nam się tutaj w wyniku prostej analizy podstawowych cech trójkąta